Jak mówiłem, świat Transformers to nie tylko figurki, są tu także różnego rodzaju historie, dodatkowe książki. Tutaj chciałem pokazać coś, co ma szczególne miejsce w mojej pamięci. Jest to taki album z naklejkami Panini. Sam w młodości czerpałem z tego główną wiedzę o odcinkach, ponieważ no, kiedy Transformery były w telewizji, były popularne w Polsce, no, nie było czegoś takiego jak internet, przynajmniej nie był popularny. Także nie można było sprawdzić, co gdzie leci, gdzie są dostępne, więc główną wiedzę czerpałem właśnie z tego albumu naklejkowego, z początku. Potem zacząłem kupować kasety demo, wypożyczać je, ale jakby te naklejki to były takim moim oknem, w którym mogłem widzieć różne historie, których normalnie nie mogłem zobaczyć. Co ciekawe, był też wydany ta wersja po polsku. Jak widzicie, tutaj jest to w innym języku. Mam też wersję polską, co prawda nie jest tak samo kompletny jak ten poprzedni. Ale jak widzicie, mamy tu polski opis. Bardzo fajne. Bardzo fajne zdjęcia. Przepraszam, bardzo fajne naklejki, bardzo fajne grafiki. To wszystko było oryginalnie w takich saszetkach. Udało mi się kupić jedną z nich i otworzę ją na tym filmie. Także wow, nie? Czego się nie robi dla Was. Bardzo jestem ciekawy, co jest w środku. W ten sposób odtworzę troszeczkę te emocje z młodości, kiedy kupowałem te saszetki. Przejrzę może, przekartkuję ten cały album. Jest tu parę odcinków, ale są także takie srebrne naklejki. Pan Cynal mi trochę kod przerwał. Jak mówiłem, tutaj są takie fajne naklejki. Tutaj mamy grafikę, która wydaje mi się, że jest ekskluzywna do tego wydania, także bardzo fajna sprawa. Tutaj, jak widzicie, nie mam jednej z naklejek. Być może trafi mi się w tej saszetce, także zobaczymy. No i przekartkuję do końca. Bardzo fajne grafiki, bardzo fajna historia. Także mam nadzieję, że troszeczkę wspomnień to ludziom przyniosło, przyprowadziło. Widzicie tutaj. Pamiętam, że długo patrzyłem na te grafiki i zastanawiałem się, jak te rzeczy mogą się transformować. Tryb alternatywny, co ciekawe, jest figurką. To mamy grafikę z pudełka, ale tryby alternatywne, jeżeli się przyjrzycie, są tak naprawdę figurkami. Także kolejna ciekawostka. Dalej mamy jeszcze więcej bardzo fajne grafiki. No i na koniec mamy słupa, tak samo grafika z pudełka i figurka. Mamy tu informację o konkursie, ponieważ tyły tych naklejek można było je zbierać i były wykorzystywane, jeżeli zebrało się wszystkie do losowania. Sam tego nie robiłem, ponieważ nigdy nie odbierałem wszystkich tych naklejek. Dopiero teraz udało mi się je uzyskać. Także przejdźmy może do otworzenia tej saszetki. A więc otwieramy. Postaram się zrobić tak, żeby nie zniszczyć tej grafiki tu i zrobić takie małe nacięcie i wysunąć tutaj nacięcie i wysunąć naklejki w bok. Także ogólnie wydaje mi się, że te naklejki wcale nie są takie rzadkie. Wydaje mi się, że nadal istnieją nieodpakowane pudełka z nimi. O, muszę sprawdzić, czy... Dobrze. Także dlatego decyduję się na to, żeby to otworzyć. Może uda mi się zrobić takie nacięcie, które nie zniszczy grafiki. Także jak widzicie, idę bardzo delikatnie. Staram się tylko jedną część przeciąć tego papieru. Pod spodem mam palec, żebym czuł dokładnie jak pnę. No, jednak chyba muszę to położyć, bo nie mam takie oparcie, jakbym chciał. No. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie drapię tylko po krawędzi, tylko rzeczywiście to przecinam. No, no i tak, drapałem po krawędzi, także spróbuję wprowadzić ostrze w tą stronę i przejechać po tej linii, którą zrobiłem. Mam nadzieję, że nie zniszczę żadnej naklejki w ten sposób. No, udało mi się... Tak, udało mi się nie przebić. Także sukces. Rozerwiemy troszeczkę do końca. I zobaczmy, co jest w środku. Bardzo jestem ciekawy. Dokładnie tak jak kiedyś. Dobra, tu mamy naklejki, także odwrócę je na drugą stronę. I zobaczymy. Megatron. Jetfire. Część Snarla.
Autoboty, Wheeljack i część Dinobotów. Także bardzo fajne. Szkoda, że nie mam żadnej srebrnej, no ale tak widzicie. I z tych właśnie naklejek czerpałem informacje o tym, co mogę, czego mogę się spodziewać w odcinkach, których nie widziałem. Także dziękuję Wam, że byliście ze mną przy tym otworzeniu, otwarciu. Schowam to z powrotem. Udało mi się zrobić tak, że to nie jest zniszczone, także nadal będę mógł ładnie eksponować tą saszetkę. Nie sprawdziłem dokładnie, czy któraś z tych naklejek jest tą brakującą, więc jeżeli tak jest, to pewnie ją wkleję do tego albumu. No, jeśli nie, to trudno, zawsze będę miał pamiątkę. Także chowam to z powrotem. I dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i zapraszam na następne.